i Marta podeszła tutaj do nas, bo mówi, a ja was obserwuję. Słuchajcie, jak dobrze normalnie z rodakami się spotkać i popatrzcie, nam tutaj sprzedali taki patent Tinto de Verano. A tutaj poprosiłam, żeby zaparkowali jeden koło drugiego, żebyśmy mogli dobrze sobie je pooglądać. Może... To jest typem... Burdello bum bum. No i co? Ładne frytki, prawda? A Bella już czeka na swoją porcję. No i powiem wam, że było super, no po prostu fantastycznie. Niedźwiedź. A tam stoi nasz dom. No pięknie, żeśmy się ustawili tutaj. Co trochę taka niespodzianka. Wiecie, trochę my jeszcze nie możemy się jakby przestawić na tą Hiszpanię, bo oczywiście wjeżdżając tutaj był znak, zakaz kampingowania, a tam jest drugi parking wyżej i żeśmy widzieli kamper, a po drodze też żeśmy widzieli takiego vana kampera. No. Tak więc po prostu co kraj to obyczaj i tak się tutaj robi. Plaża jest przepiękna, to są dwie takie małe zatoczki, ale za dużo tam nie mogę ponagrywać, bo to jest plaża na turystów. I podobno też to jest takie miejsce schadzek wieczornych, więc nie wiem jak się tu będzie spało, ale na pewno dzisiaj zostajemy, a potem to się zobaczy. No i powiem wam, że było super, no po prostu fantastycznie, było bardzo spokojnie. Tutaj na ten placyk, tam na końcu przyjechał taki jeden malutki minivan i taka rodzina i oni sobie byli, ale po prostu poza tym to nikogo tu nie było, więc bardzo fajnie. A teraz już zjeżdżają się ludzie. Woda ma temperaturę Bałtyku w lecie, tak więc da się fajnie popływać i w ogóle pierwszy dzień mamy słońce. Tak więc my się tak szybko nie zatrzymujemy. No musisz się wycofać. Bo my nie damy rady tu pod górkę. Pan musi cofać. No, we cannot go back. Like we will roll. We can't go back. No, you have to a little bit go back. No, it's not possible. No es posible. No. José, no es posible. You have to go back. Bo przy tym nachyleniu my tutaj po prostu nie jesteśmy w stanie tak z miejsca do tyłu. Troszeczkę on musi... No, czy ma miejsce? Przecież mam pełne miejsce. Kuźwa, osobowe auto. No spoko, spoko. No, to ma
niedzielny kierowca się trafił. Ale dobra, spoko. Już się zmieścimy, no. Tyle miejsca, fakiny. No, ale pan nie umie nawracać, no. Dobra, gracias. No, dobra. No, ale... No, też jadą, powinni zwolnić, kurwa. Tak, no na zakrętach trzeba właśnie wolniutko, a oni tak naprawdę ten facet, ten to jeszcze spokojnie jechał, a tamten to tak pełną parą, nie? Nic nie widzi i grzeje. Przyjeżdżając tutaj do Hiszpanii, no Hiszpania nie jest naszym celem, ale jedziemy po drodze i wiecie, nie mieliśmy za dużo planów, jeżeli o to, co chcemy zobaczyć, ale koniecznie chcieliśmy zobaczyć jedną miejscowość. Jest to Benidorm. Nie wiem, czy żeście słyszeli, ale my słyszeliśmy bardzo dużo. Niegdyś wioska rybacka, małe, po prostu nikogo nie obchodzące miasteczko, z pięknymi dwoma plażami, tak jak tutaj widać, przefantastyczny piasek i w ogóle rewelacyjne położenie, dookoła są góry, normalnie to wygląda jak po prostu taka Copacabana. I to malutkie miasteczko, słuchajcie, zmieniło się w taką śródlądową Ibizę. I z jakiegoś powodu niesamowicie po prostu jest ono popularne wśród Anglików, do tego stopnia, że są o nim robione kabarety, seriale. Ja polecam taki serial na Netflixie, Benidorm. Tam możecie zobaczyć inne oblicze Anglików. Jak ktoś w Anglii nie mieszkał, to możecie się zdziwić. I muszę wam powiedzieć, że to miasto jest wyjątkowe. To jest miasto, gdzie skutery dla osób niepełnosprawnych są częściej wynajmowane niż rowery. Miasto, w którym język angielski usłyszycie częściej niż język hiszpański. Miasto pełne pubów, różnego rodzaju właśnie lubianych przez Anglików atrakcji, kabaretów, bo to właśnie jest bardzo też lubiane przez Anglików takie kabarety, gdzie transgender mężczyźni, no takie diwy, przebierają się i robią przedstawienia. To jest coś, co Anglicy uwielbiają i tego tutaj jest pełno. Pełno jest tutaj Anglików, którzy przyjeżdżają tutaj po prostu sobie na wakacje, ale muszę zaznaczyć, właśnie na wakacje niskobudżetowe. Więc jest to dostępne dla osób, które normalnie gdzieś indziej nie mogą pojechać, więc przyjeżdżają tutaj tłumnie. Przyjeżdżają tutaj też emeryci, żeby osiąść. No trochę teraz wyjście z Unii im to skomplikowało, ale okazało się, że nie tak bardzo i nadal licznie tutaj sobie pomieszkują. No słuchajcie, długie historie bym o tym Benidorm mogła opowiadać, bo my dużo żeśmy na ten temat tutaj oglądali w ramach takiego, wiecie, no, folkloru, można powiedzieć. A w sumie nigdy nie liczyliśmy, że kiedyś tutaj przyjedziemy. Nigdy byśmy tutaj nie przyjechali na wakacje, ale jadąc po drodze, no, musieliśmy się zatrzymać. Camden Town, popatrz, Camden Town, to jest taka znana dzielnica w Londynie. The Indian Curry. Minęliśmy po drodze na kolejny kabaret. No to taka mała Anglia po prostu jest. Sami Anglicy. You can't go bloody wrong in here, can ya?
te puby po prostu po obu stronach. Pełno ludzi. Korzystając z tego, że jesteśmy tutaj w Królestwie Angielskim na hiszpańskiej ziemi, to chcielibyśmy zjeść coś typowo angielskiego. I takim daniem narodowym w nadmorskich miejscowościach w Anglii to są fish and chips, czyli ryba z frytkami, którą Anglicy robią bardzo dobrze. Tak więc ciekawa jestem, czy uda nam się znaleźć i czy będzie smaczne. I co jest? Nie może też zabraknąć prawdziwego English breakfast. I słuchajcie, na stole obok keczupu stoi też ocet, dlatego że Anglicy jedzą frytki z octem. Oni mają też chipsy z octem, słuchajcie. No pięknie to wszystko wygląda, no normalnie jak w Anglii, i tylko groszku brak. I w Anglii podają to często w gazecie. Tu jesteśmy oczywiście w restauracji, no więc podane jest nam pięknie na talerzu. A Bella już czeka na swoją porcję, ale rybkę tą możemy jej dać. No super, powiem wam szczerze, że po prostu przypomniała nam się Anglia, bo czasem chodziliśmy właśnie na fish and chips nieraz, jak tak się chciało wziąć jakiś take away taki. Normalnie smakowało jak w Anglii, bardzo fajnie. A tu raz, dwa, trzy, cztery. A tu spotkaliśmy Polaków, którzy mieszkają w Hiszpanii. 15 lat już mieszkają w Hiszpanii. Nie wiem, czy do kamery będą chcieli pogadać, to zobaczymy. Ale bardzo dużo tu tych kamperów, słuchajcie. A podobno na parkingu obok jest jeszcze więcej. No i nie było wyjścia, musieliśmy się tak ustawić tutaj. Jest akurat przerwa między barierkami, więc będziemy mogli tutaj wsunąć stół, bo tutaj mamy stół, no. Panele są pod drzewem. No ale i tak nie ma słońca, a jutro jedziemy, o, słońce jest takie, o, znowu. A my tylko na jedną noc. Niedźwiedź sprawdzi, czy stół, o, będzie w sam raz. Po niemiecku, po włosku, żeby nie było nieporozumień. Nie wiem, czy dojdę do słowa. Słuchajcie, okazało się, że zginąłem nie wiedząc za co. Niedźwiedź już się tutaj rozkręcił. A towarzystwo, słuchajcie, mamy, proszę bardzo. Jestem psiarz. Seweryn. Bella. Gosia. Marta. I wyobraźcie sobie, Seweryn i Gosia to są ci, do których my żeśmy podeszli, znaczy ja podeszłam, bo usłyszałam, że mówią po polsku, więc przyszłam i mówię dzień dobry, a oni okazało się, że mieszkają w Hiszpanii, 15 lat, ale to nic, bo tutaj jest Gosia, która mieszka w Hiszpanii. Marta. Gosia. Marta, przepraszam. Gosia i Marta, za mało chyba wypiłam. Więc Marta mieszka 21 lat w Hiszpanii, więc przyjechaliśmy. 22! 22 lata, słuchajcie.
dobry. A ja z wizytą. A kto tak mnie wita głośno? Kto mnie tak wita? No dzień dobry. No dzień dobry panu. Jaki pan przystojny. Ale pokaż się na mnie ogonkiem. No pokaż się. No, no pokaż. A tutaj poprosiłam, żeby zaparkowali jeden koło drugiego, żebyśmy mogli dobrze sobie je pooglądać. Dostałam pozwolenie, żeby zajrzeć do środka i pokazać wam, co tutaj jest. Tak więc mamy tutaj Fiat Ducato. Tak więc popularny model, nie taki stary. A jaki rocznik? 2017. 2017. Muszę ja mówić, bo oni się wstydzą. A ja już się nie wstydzę. Więc pokazuję wszystko pięknie, jak tutaj jest. Uwaga, zrobiła firma, tak? Więc kupili blaszaka pustego z małym przebiegiem i po prostu dali firmie do zrobienia. A mogę się zapytać, ile to kosztowało? Samo zrobienie? No? 20 000 euro. No to bym tak powiedziała, że rozsądna taka cena, prawda? Jeszcze żeśmy tutaj poza kamerą pogadali, że właśnie taki trochę, no jednak drogi ten tani interes, bo no najpierw musisz sporo włożyć, żeby potem zaoszczędzić i tam nie spać w hotelach czy gdzieś tam. Łącznie tutaj właśnie usłyszałam, że 34 tysiące kosztowało zrobienie po prostu wszystkiego razem z zakupieniem samochodu. A więc taki koszt. A ile lat temu? Tuż przed pandemią. Tuż przed pandemią. Zaczynamy od kuchni, niedopita kawa, bo nie pozwoliłam dopić, wparowałam tutaj bezczelnie. Kuchenka na gaz, tutaj jest butla i jest też ogrzewanie, woda ogrzewana jest właśnie z tej butli gazowej. Tutaj jest piękny zlew, którego czasem mi brak, ale bardzo rzadko, bo ja już nie myję naczyń. Właśnie dlatego, że nie mam takiego zlewu. Tutaj mamy dwa łóżka, słuchajcie, więc bardzo wygodnie, bo każdy śpi na swoim łóżku. A tutaj jest łazienka, mogę zajrzeć? O, pięknie! Faktycznie wszystko profesjonalnie zrobione przez firmę i to widać. A tak jak w samolocie mniej więcej toaleta wygląda. I tu jest też prysznic, widzę. Tu sobie jest faktycznie wystarczająco miejsca. Bardzo fajnie, schludnie i czysto mają. Chyba z Polski są faktycznie. I tutaj, bo nie wiedzieli, że wparuję tutaj z kamerą. I tutaj mają siedzonko, mają odwracane fotele, co jest bardzo wygodne. Rozumiem, że to jest pani fotel, a to jest pana fotel. Widać i zgaduję po kolorach. No i pięknie. No i tu była kiedyś ściana grodziowa, którą oczywiście usunęli. Tutaj szafeczki i tutaj po prostu na przechowywanie rzeczy, a jakieś tam, tutaj rozumiem, centrum zarządzania. No pięknie. Aha, i jeszcze lodówka zapomniałam pokazać. Tak więc lodówka z drzwiczkami. Ja kiedyś też mówiłam właśnie o plusach i minusach właśnie takiej otwieranej lodówki z drzwiczkami. Zawsze ja osobiście jako kobieta wolę takie lodówki, gdzie drzwiczki się otwierają jak w domowej łazience. Puh, kuchni, ale to kiedyś poopowiadam na jakimś tam innym filmie. Dobrze, dziękuję pięknie. Fajnie było. No cóż, mogę powiedzieć, no stolik, no zazdroszczę czasem tego właśnie komfortu, szczególnie jak jest niepogoda. Dostałam też pozwolenie, żeby wejść do drugiego domu. Tutaj też gospodarze nie chcą nam opowiadać i muszę ja pokrótce powiedzieć, jaki piękny dom mają, słuchajcie. Powiem też historię, dlaczego zdecydowali się na kupienie właśnie takiego zestawu. Dlatego, że mają nastoletnią córkę i po prostu chcieli, żeby ta córka z nimi jeździła. Przedtem jeździli vanem przerobionym, ale to potem było za mało po prostu dla nich miejsca. Dlatego zdecydowali się na taki luksus. A że pieniądze mają najwyraźniej, no to sobie kupili. No ja muszę powiedzieć, że jak weszłam, to takie jest wow. Zacznę od tego, że jest to Fiat, no ale popatrzcie, już tutaj widać, jaki fajny jest luksus i fajna przestrzeń. Uwaga, przepraszam, bo tutaj gospodyni prosiła przeprosić za bałagan, ale jaki bałagan? No po prostu widać, że ludzie żyją. Jest po prostu pięknie, jest bardzo duża przestrzeń i wszystko jest naprawdę zrobione z fajnych materiałów. Naprawdę ładne obicia, pięknie to jest zrobione. Jest tutaj burdello bum bum. Próbuję tutaj przejść. Tutaj
u góry to łóżko się mamy prezentację, super. Obniża się i tam może sobie spać dziewczyna. No piękna sprawa, bardzo dobre rozwiązanie. Natomiast tutaj widzę, gotuje się woda, nie wiem na co. Na kawę oczywiście. Na kawę, dobra. To szybko muszę się uwijać, zanim ta kawa się zrobi. Mamy zlew, szafeczki i tak dalej. Z tej strony, słuchajcie, patrzcie, taka wielka lodówka, która ma chyba z 1,5 metra albo więcej nawet. A tutaj jest mikrofala, tak, zamontowana. Natomiast tutaj są takie podwójne drzwi, jedne drzwi, a potem są drugie drzwi do sypialni. Dzięki temu jest dojście do łazienki. Tutaj jest po tej stronie prysznic, a po tej stronie jest kibelek z umywalką ładną. I dzięki temu na przykład tutaj sobie rodzice mogą się zamknąć i spać, a dziewczyna sobie może wejść i odwrotnie, tak? Albo gościa można zaprosić. I tu mamy piękne, normalnie to jak na jachcie wygląda, słuchajcie. Bardzo fajne, bardzo przyjemne wnętrze. A pod spodem też dużo różnych schowków, co ja nie będę zaglądać. Musicie uwierzyć, ale faktycznie tutaj wykorzystana jest każda przestrzeń. Mają nawet telewizor. No pięknie to wygląda, naprawdę. Bardzo, bardzo duży komfort. Aczkolwiek rozmawialiśmy wczoraj o tym, jak ciężko jeździ się takim zestawem. Tak więc coś za coś. Duży komfort na postoju, natomiast duże problemy z prowadzeniem takiego samochodu, jeżdżeniem w różnych miejscach, no tak jak tutaj właśnie w Hiszpanii, gdzie są wąskie uliczki, jakieś stare miasteczka. Mieli kilka sytuacji, gdzie naprawdę jest bardzo ciężko i teraz zanim gdzieś pojadą, to muszą planować, zastanawiać się, którędy, jaką trasą, co ominąć. No tak więc no, to są niestety plusy i fusy. Zawsze są dobre strony i zawsze są też jakieś negatywy. Tutaj mają taki duży bagażnik, że chowają do środka rowery. Słuchajcie, nie tylko krzesła, stoliki, wszystkie rzeczy. Niesamowite. Nie no, to jest inny wymiar po prostu podróżowania. Centralnym miejscu. No pasuje jak ulał. Wow. Brakuje trochę do kolekcji. Trzeba poprzywieszać. No i przyszedł czas pożegnania. No super było poznać po prostu. Fantastycznie, fantastycznie. Po prostu i jaka niespodzianka tutaj na tej hiszpańskiej plaży. Ja myślałam, że se podpytam Polaków z Polski, jak to jest wynajmować kamper i ile to kosztuje. A tu się okazało w ogóle takie przygody. No super, no co? O, wszystko, co dobre, szybko się kończy. Dokładnie, wszystko, co dobre, szybko się kończy. Dla niektórych. Dokładnie, do czego tak. Pijesz? No dobra, to na razie, cześć. Na razie. No super było poznać. My się zobaczymy. Na pewno tu. A ja też chcę buziaki takie i po hiszpańsku. No. Bardzo fajnie. I mam nadzieję, że kiedyś się zobaczymy. Może w Afryce, nie wiadomo. Miejmy nadzieję. Zobaczymy. Ale fajnie było. Naprawdę. Fantastyczni ludzie. Pa! Po raz kolejny przekonaliśmy się, że no można spotkać fajnych ludzi. Ja nie wiem, czy my takie szczęście mamy, czy po prostu ludzie, którzy podróżują w ten sam sposób, po prostu są fajni. No fantastyczny to był czas. Przy okazji, żeśmy w ogóle porozmawiali, jak to w tej Hiszpanii jest, bo oni tutaj, jak wspomniałam, długo już mieszkają i też właśnie podróżują w ten sposób długo. I mówili właśnie, że jeszcze 5 lat temu to naprawdę można było tutaj znaleźć takie plaże puste, być samemu naprawdę na takich różnych tutaj plażach i zatoczkach. A teraz no, jest taki nawał tych kamperów, że to już się tak zaczęło, jakby ten trend przed pandemią, a już w trakcie pandemii, a po pandemii to po prostu jest jakaś masakra i wszędzie są takie tłumy. I właśnie całkiem niedawno te tabliczki z tymi znakami zakazującymi kampingowania się zaczęły. Powoli w niektórych miejscach też już się zdarzają mandaty. No tak więc no nieciekawie zapowiada się przyszłość na tutaj tą Hiszpanię.
gadam do kamery. Chcesz pogadać? No. No, to nie przeszkadzaj. I Marta podeszła tutaj do nas, bo mówi, a ja was obserwuję, więc nie jesteśmy anonimowi. Musimy uważać, po prostu dbać o to, co mówimy i co robimy, bo tutaj już nas rozpoznają, no słuchajcie. Słuchajcie, jak dobrze normalnie z rodakami się spotkać i popatrzcie, nam tutaj sprzedali taki patent. Tinto de Verano. Co wypić, żeby się nie najebać. To nie pójdzie w internet, trzeba wyciąć.